Witam, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Zakupiłem samochód. Mieli mi go dostarczyć gdzieś tutaj niedaleko, na parkingu tutaj w driverjob.net. No i widzę, że stoi. Tak jak zamówiłem, Fiacik w kombi. No to co, moi drodzy? Jazda testowa, nie? Trzeba zrobić, przetestować furę. W środku powiem Wam tak, że ładnie się ona prezentuje. Bardzo ładnie. Zobaczymy, jak odpalimy. No, nie do pełna zalana, ale no, zobaczymy. Czekajcie, bo tutaj zrywa ma. Idziemy się przejechać nim. Ładny samochodzik się ładnie prezentuje, wam powiem. Na okazji kupiłem go za 300 tysięcy. Był na, że tak powiem, wyprzedaży rocznika. No to mówię, dobra, biorę. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Rozumiem sobie tej rundkę. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, tak jak wam powiem, samochodzik ładnie się prezentuje. Z pilota jest gaszony, więc ładny jest samochodzik. A wyryki też. No, muszę tą rejestrację, bo on ma z przodu RV, a z tyłu ma 34. Trzeba mu zmienić po prostu. Myślę, że podjadę teraz do mechanika, żebym to zmienił. Zegary się ładnie palą. Palimy go. Przyspieszenie też ma ładne, powiem wam. Myślę, że możemy sobie pojechać w tym odcineczku gdzieś, przetestować go na trasie. Może sobie polecimy na Ukrainę? Zobaczymy.
Chciałem tę tablicę zmienić przede wszystkim. 3-4 na RV. Tu będą tablice. Aha, czyli on tutaj ma... Okej. Czekajcie. To może z przodu. O. 34. Jeszcze co? PK. Nie wiem, czy my mamy... Tu na tył. Jest, tylko że żółta. Dobra, ustawmy sobie za 34. Chociaż... W sumie z tyłu to nawet i brak może być. Myślę, że... Chyba nas za to nie złapią. A. Dobra, potwierdzamy, wychodzimy. Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Dobra. Myślę, że możemy sobie tutaj pojechać. Nawet tu. Pojechać sobie, zobaczyć. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Okej. Będziemy spać jeszcze. Szukanie nowej trasy. Okej, jedziemy. Prosto.
Nawigację trzeba wyłączyć, bo to ona będzie nam strasznie udrękę robić. Znaczy, jeżeli chodzi o momento. Gdzie to kurwa jest dźwięk grafika? Przede wszystkim polskie. I czemu tutaj nie mam? Okej, ale a, bo to w dźwiękach jest. Dobra. Jedziemy. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie gdzie to jest? To, o jest ograniczenie prędkości. Wypierdol to. Wybrali naszą trasę. O, ale możemy zrobić tak. Tu. Czyli tu. Tu to usuwamy. O, 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 o. Lecimy. Zobaczymy ile to poleci. Jedź prosto. Tak, ja mam zamiar. Dobra, to zrobimy inaczej. Sobie cyk.
na pewno wrócimy potem. Lecimy sobie. Jakbyście chcieli taki odcinek z wyprawy gdzieś daleko, dajcie znać. Każda jedna łapka to jest 500 zł. Nasze koszty podróży. Wracamy sobie. No ładnie idzie to ten świat. Sto 40 to pójdzie, 150 to nieźle. No niestety. Nie no, autko dobrze się prowadzi, także nie wiem, między Fiatem a Audi A6 do wyboru. Dobra, na razie zaufam sobie Audi, później zobaczymy. No, ciśniemy. Dobra, jesteśmy. Aha, czyli teraz następny zjazd. Nie, idzie. Idzie ten samochód. Dobra, super, samochód jest super jak na razie. Miejmy nadzieję, że się nie popsuje. Jeżeli byście chcieli jakąś wycieczkę samochodem tym, to piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, każda łapka to jest 500 zł na naszą wycieczkę. A ja nie przedłużam. Przeliczam trasę.
Mówię, jeżeli wam się podoba samochodzik, to sobie też trochę pojeżdżę tutaj do firmy. Zmieści się. Zmieści się ciężarówka. Ja sobie tutaj wysiąść elegancko. Dobra. Zamknę sobie go tylko. O. No i co? No, jeżeli wam się spodobał odcinek taki, to chętnie zapraszam i na kolejne odcineczki gdzieś może naszym Fiaciorem polecimy. Gdzieś, gdzie będziecie chcieli. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia.